Klaudia Domańska, świecka ewangelizatorka, autorka podcastu Ocalona, w którym porusza tematy dotyczące wiary oraz psychologii. Dużo miejsca w swojej działalności poświęca kwestiom związanym z relacjami damsko-męskimi w oparciu o własne doświadczenia, które wyniosła ze związku z osobą przemocową. Pół życia spędziła za granicą, aktualnie leży jej na sercu przebudzenie duchowe na Warmii i Mazurach. Klaudia, bardzo się cieszę, że dotarłaś tutaj do nas, do Warszawy, na nagranie kolejnego spotkania z nawróconymi. Witam. Zacznijmy od początku, ponieważ jesteś w tym momencie ewangelizatorką. Jest to jedno z Twoich działań na tej przestrzeni w mediach społecznościowych, ale zanim dotarłaś do tego miejsca, no to jednak przeszłaś długą drogę. Jak to się zaczęło? Wyjechałam do Anglii i tam studiowałam, tam się uczyłam i prowadziłam takie światowe życie. Szukałam miłości, szukałam akceptacji i znalazłam tą miłość i akceptację chwilowo w relacjach. I szczególnie właśnie w mojej ostatniej relacji, gdzie myślałam, że to już właśnie jest to, że znalazłam swoją miłość, że właśnie to tak mnie dopełni. No a co się okazało, to jest to, że byłam w relacji z osobą z zaburzeniem narcystycznym i była to relacja przemocowa. Trwała ona 3 lata. I doprowadziła mnie do depresji, w ogóle do stracenia jakiejkolwiek wiary w siebie. W ogóle stałam się antysocjalna, nie wychodziłam z domu. Naprawdę czułam się jak wrak człowieka. I w tamtym czasie szukałam pomocy. I zaczęłam chodzić do psychologa, chodziłam na grupy wsparcia. Ale też w tym czasie zaczęłam czytać i zaczęłam słuchać chrześcijańskich treści, bo nigdy nie kwestionowałam, czy Bóg istnieje, ale nigdy nie miałam z Nim relacji. Miałam negatywny stosunek do Kościoła. Nigdy nie doświadczyłam jakoś specjalnie niczego specjalnie dobrego z chodzenia na Eucharystię. Było to wszystko takie rytualne, tradycja. Czyli takie klasyczne wychowanie w tradycyjnej rodzinie bez takiego pogłębionego szukania Boga. Tak, tak. Ale jakby nie kwestionowałam istnienia Boga, więc wiedziałam, że mogę się do Niego zwrócić i w tamtym czasie moja mama się nawróciła tak żywo. I ona mnie zachęcała, żebym właśnie do kościoła poszła i tam szukała pomocy. I tak się właśnie stało, że zaczęłam być otwarta, zaczęłam czytać, zaczęłam słuchać wtedy na tamten czas nie tylko katolickich treści, ale też protestanckich, szczególnie w języku angielskim. I tam poznałam, w ogóle otworzyłam swój umysł, zobaczyłam, że Bóg nie jest wcale taki, jak trochę został mi przedstawiony w dzieciństwie. Teksty typu Bozia cię pokara i takie rzeczy. Tylko, że w Jezusie mogę mieć wolność, że On mnie kocha, że jestem w Nim zwycięska, że przez wiarę dostępuję zbawienia, a nie, że ja cały czas muszę zasługiwać na uwagę Ojca. I to były dla mnie zupełnie nowe wiadomości, więc byłam bardzo zachęcona tym. No i w tamtym okresie zaczęłam czytać Pismo Święte, poznawać Boga też sama, nie tylko właśnie przez inne osoby, ale nie ukrywam, że świadectwo innych osób było bardzo dla mnie ważne. Szczególnie, że inspirowałam się Joyce Meyer i jej historia życiowa mnie bardzo inspirowała, bo ona całe życie była molestowana przez swojego ojca, doświadczyła ogromnych krzywd. Też była w relacji przemocowej i po prostu Bóg tak zainterweniował w jej życiu, że teraz głosi od 40 lat, jest znana na całym świecie. Słuchając właśnie takich świadectw i widząc te owoce, to dawało mi po prostu odwagi i nadziei, że Bóg też może zadziałać w moim życiu i może mnie uwolnić z tego totalnego przygniecenia, bo z jednej strony to było po prostu takie zniewolenie psychiczne, tak to bym nazwała. Nie czułam, że ja mam siłę sama wyjść z depresji, wyjść z tej relacji. Czułam, że nie ma żadnego po prostu wyjścia. I dostałam od Boga niesamowitą siłę, żeby krok po kroku w ogóle zdać sobie sprawę, kim ja jestem w Jezusie, że ja w ogóle nie muszę być tylko zamknięta tylko i wyłącznie na tą sytuację, którą widzę wtedy. Bo no nie widziałam tego wyjścia, a Bóg mi pokazał, że masz, zobacz, ja ci pomogę, ja jestem. I dzięki niemu w końcu udało mi się wyjść z tej relacji. Zostałaś ocalona. Zostałam ocalona i tak sam Bóg wymyślił.
nosi tą nazwę. To było ten pół roku później, czy tam już rok minął, kiedy Bóg do mnie powiedział, że założę ten kanał. Dla mnie to było abstrakcyjne. No tak, totalnie. No bo tak naprawdę nie byłaś związana wcześniej z mediami społecznościowymi, a tu nagle po prostu dostałaś takie zadanie tak naprawdę. Tak, w ogóle sobie czegoś takiego nie wyobrażałam na siebie. W tamtym czasie jakby ja skończyłam studia prawnicze, pracowałam w izbie adwokackiej normalnie jako jakby w tej prawniczym świecie. I w ogóle sobie nie wyobrażałam i też nigdy nie byłam osobą, która specjalnie jakoś tak się obnaża na tych mediach społecznościowych, bo niektórzy tam naprawdę tam się wypowiadają na tych swoich prywatnych. Ja nie mówię, że ja jestem jakaś taka, że nie mam konta. Oczywiście, że mam. I dlatego jak Bóg mi to powiedział, to że ja już wtedy byłam na takiej drodze odkrywania swoich talentów, też co chciałabym robić i zauważyłam te takie moje talenty, jak już trochę wyszłam z tej czarnej dziury, to zaczęłam patrzeć w ogóle, zaczęłam poznawać siebie, kim ja naprawdę jestem, jakie ja mam te talenty. I zauważyłam, że w sumie jestem taką osobą, która lubi motywować innych, tak, lubię pomagać innym, jestem taka dobra w relacje. Więc w sumie jak już wtedy dostałam ten pomysł, to sam fakt podcastu, jakby takiego jakby zajmowania się jakiegoś tam a la coachingu czy coś takiego i dzielenia się Ewangelią, nie był jakiś taki, to nie ja, taki to nie był aż tak, tak? Tylko fakt w ogóle wejścia na media społecznościowe w taki techniczny sposób dla mnie był abstrakcyjny, bo teraz jak właśnie ostatnio miałam taką rozkminę, jak patrzyłam, jak robiłam jakieś logo, zastanawiałam się, co tam, jak to wyjdzie. I miałam takie jenek, ja nie miałam żadnego pojęcia w ogóle. I też nie znałam nikogo, bo ja wtedy mieszkałam w Londynie 10 lat, jak nie wiedziałam, że będzie pandemia, wrócę do Polski i ja tutaj nie wiedziałam w ogóle, jak Kościół wygląda, nie znałam że w ogóle że wierzących osób. To nie jest tak, że mogłam w ogóle jakoś tak się w tym odnaleźć, szczególnie, że Bóg naprawdę chciał, żeby na początku mówiła o tych toksycznych relacjach. Więc ja nie mogłam patrzeć, a kto jak coś tam robi. To było takie bardzo nowe i to nie było proste. Dlatego długo mi to zajęło, żeby się w końcu tak jakby mieć tą odwagę, żeby to robić. Ale też właśnie na początku, jak ja to robiłam, to było to mimo tego, że to było powołanie od Boga i wiedziałam o tym, to robiłam to sama, tak to ujmę. Robiłam to sama. Nie wiedziałam, co to znaczy współpracować z Bogiem w jakichś projektach, tylko tak trochę, nie wiedziałam też, bo byłam tym, jakby ja mieszkam w Olsztynie i też był ten okres pandemii. W Londynie bardziej miałam taką wspólnotę wtedy w protestanckim kościele, że tam się łączyliśmy online, ale no tak czułam, że to był też taki okres izolacji, więc tak się uczyłam sama z Bogiem współpracować, ale no nie wiedziałam, co to znaczy, więc robiłam ten podcast i to było mega trudne dla mnie, męczące. Pracowałam w tamtym okresie też, więc dużo energii mi to jakby poświęcałam na to dużo energii i nie wiedziałam, jak to jest. I też po prostu też czułam, że nie byłam 100% tak sobą na tym kanale. Trochę czułam, że, bo bardzo chciałam dotrzeć do dużej ilości odbiorców, szczególnie kobiet i nie chciałam zamykać tego grona na tylko chrześcijańskie grono. Dlatego tak miałam trochę, może to nie powiem tak dużo o Bogu, no bo ktoś się zniechęci i takie myśli, coś tam. I przez długi czas po prostu mnie to męczyło. I właśnie przyszedł taki moment w zeszłym roku w lipcu. Byłam na wyjeździe na Welcome to Paradise. To jest wspólnota Szemenów, organizuje taki wyjazd we Francji. I tam już jakby już wiedziałam, że jakby dawno mi Bóg jakby wiercił w brzuchu o tą dziurę, ale wtedy było po prostu, że zdecydowałam, że dobra, ten kanał ma być ewangelizacyjnym kanałem, trudno, komuś się to nie spodoba, no to trudno, idę w to. I w końcu wtedy poczułam tą wolność, że mogę być 100% sobą, bo tak naprawdę ja chcę dawać ludziom Jezusa, a nie ciągle... I chcę ewangelizować osoby, chcę, żeby ten kanał był właśnie otwarty. Nigdy nie chciałam, żeby mój kanał był taki stricte tutaj, jak jest grono... Tu żeby się komuś przypodobać. Nawet nie tylko przypodobać, tylko żeby to było... Chciałam, żeby ten kanał był otwarty dla ludzi spoza Kościoła, bo na tym mi bardzo zależało. I od tego właśnie czasu mówię, Boże... Jak chcesz, żebym głosiła, ewangelizowała, no to ja nie mam pojęcia, co powiedzieć, no to ewidentnie potrzebuję Twojej pomocy, więc modlę się, co chcesz tutaj ogarnąć. I miałam kilka miesięcy przerwy, no i teraz od tam 5 miesięcy trzeciego i zupełnie inaczej nagrywam podcast, no bo modlę się, Duch Święty to prowadzi, no to te treści już są właśnie o Bogu i dzielę się właśnie relacją z Bogiem na tym kanale i mam
No inaczej to wygląda i właśnie ta relacja z Duchem Świętym jest kluczowa. No właśnie o tym chciałam z Tobą porozmawiać, no bo właśnie czasem dosyć ciężko jest nam może też tak zaufać i po prostu oddać Bogu wszystko, ale jak już się to zrobi, to potem owoce są bardzo obfite i widoczne. No i tak jest też u Ciebie. No a właśnie jeśli chodzi o tę samą relację z Duchem Świętym, na czym ona dokładnie polega? Bo rozmawiałyśmy przed rozpoczęciem nagrania, że tak naprawdę w Kościele katolickim bardzo mało się o Duchu Świętym mówi, o relacji z Duchem Świętym. Gdzieś tam Boga, powiedzmy, no znamy, tak? Jedni tego starotestamentowego, a jedni no jednak trochę bliżej są Jezusa. Ale Duch Święty jest taki trochę pomijany, mam wrażenie. Czy Ty też tak myślisz? I jak Ty właśnie odczuwasz tę obecność Ducha Świętego w swoim życiu? My jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Nie zdajemy sobie często sprawy, że mamy dostęp do żywego Boga w nas i możemy z Nim rozmawiać na co dzień, 24/7. Mamy dostęp do po prostu nieograniczonej mądrości, wiedzy, że On jest naszym przewodnikiem, naszym przyjacielem, że może być. Tak, tylko że Duch Święty ma to do siebie, że On się nie narzuca, że chce być też jakby pielęgnowany i tak jakby odnaleziony. Ale i to właśnie, wiesz, że to jest mega, mega ważne, żeby o tym mówić, że taka relacja z Duchem Świętym zażyła, jest dla każdego dostępna. To jak Ty odczuwasz tę Jego obecność w swoim życiu? 3-4 miesiące temu mieliśmy spotkanie modlitewne i te osoby się dzieliły jakimiś takimi słowami, jakby co mamy robić, coś tam. Ja tak sobie myślę, ale do mnie Duch Święty to tak nie mówi, on w jakiś inny sposób, nie? Ale potem jakby sam Duch Święty do mnie mówi, ale a co się zapytałaś mnie może? Ja zaczęłam się po prostu pytać, a na przykład, a jakie słowo byś dał teraz? A co mamy robić teraz? I zaczął nagle odpowiadać. I mam takie wow, że w momencie, kiedy właśnie się go pytałam, w tym właśnie okresie widzę i uczę się tego właśnie być wyczulona na ten głos. Bo ten głos, ja wierzę, że on mówi cały czas. I jak tylko się podłączymy, to po prostu możemy być na tej fali. To jest po prostu niesamowite. Naprawdę go teraz odbieram jako osobę. Może wierzę, że wcześniej może go bardziej odbierałam jako moc Bożą, albo jakoś tak obecność Bożą, jakoś tak, niż On ma osobowość, On ma swoje cechy, On jest oddzielną jakby osobą jakby w Trójcy Świętej i wierzę, że bardzo, bardzo, bardzo jest to potrzebne w dzisiejszym jakby Kościele, żeby o Nim mówić, bo jakby w Duchu Świętym mamy ogromną moc i my musimy jakby wierzę, że chcemy chodzić w tej Bożej obecności, żeby gdziekolwiek, gdzie jesteśmy, żeby sprowadzać te niebo na ziemię. I do tego jest kluczowa jest relacja z Duchem Świętym, jest to ciągłe wypełnianie się Duchem Świętym, że mam wrażenie, że no bo tak często mówię, no już mam Ducha Świętego i nara. Ale to trochę jest interesujące, bo jak się pójdzie na rekolekcję, to on takie, o, wylej się Duchu Święty, tak? A czemu tego nie mamy w normalnym, jakby w normalnym trybie Kościoła? Mnie to właśnie zastanawiało ostatnio i rozmawiałam z moimi właśnie proboszczami na parafii, że też nam to wszystkim leży to na sercu, żeby więcej mówić o Duchu Świętym, żeby ludzie go poznali i świadomie zapraszali go do swojego życia. Bo żeby to było naprawdę robione w świadomości i żeby to oni byli wypełniani, my wszyscy wypełniani na co dzień. Że to nie jest jakaś, żeby to było, jakby on jest święty, ale też jakby święty w codzienności, nie? I wierzę, że po prostu, jeżeli nie będziemy wypełniani Duchem Świętym, no to potem będzie Kościół wyglądał, jak często wygląda. No właśnie, a o tym doświadczeniu żywego Kościoła też chciałam z Tobą porozmawiać, bo to jest taka przestrzeń, którą poznałaś właśnie nie w Polsce, tylko właśnie podczas swojego pobytu za granicą. Powiedz, dlaczego tak Cię to ujęło? Zobaczyłam, że ludzie żyją wiarą, że to nie jest coś, co oni robią tam w niedzielę, tylko że wiara może być żywa, może być ekscytująca, że ta relacja jest dynamiczna pod względem takim, że daje życie. Że zauważyłam to, że można no po prostu, że widziałam, że jakieś rzeczy świata to po prostu nie dają tego życia, jak właśnie ta żywa relacja. I w momencie... Czym się charakteryzowała właśnie nawet ta żywa relacja? Tak. Co to dla Ciebie znaczy ten żywy Kościół? Nawracałam się i oddałam swoje życie Jezusowi, ale w momencie, kiedy zostałam wypełniona Duchem Świętym, miałam taki chrzest w Duchu Świętym, wtedy moje życie się trochę zmieniło
Bardzo. Tak jak czytamy w Dziejach Apostolskich, że, bo to było w którym liście, ale tam Paweł właśnie opowiada, że były osoby, które jakby oddały swoje życie, wierzyły w Jezusa, ale oni tam, jakby Paweł tam przyszedł, że okej, okay, ale nie dostaliście jeszcze Ducha Świętego, módlmy się o wypełnienie Duchem Świętym. I to jest mega ważne, widzimy to w Dziejach Apostolskich. I to się właśnie zadziało w moim życiu, jak byłam w Londynie. Właśnie Marcin Zieliński się właśnie wtedy za mnie pomodlił i moje życie, jakby wtedy ja doznałam Ducha Świętego. I tak jak właśnie często jest takie mówienie, że Boga się nie czuje, coś tam. Ja trochę rozumiem ten deseń, ale też musimy mówić, że Bóg chce być poznany, że naprawdę można być też dostać Go i fizycznie, i psychicznie. Przez akt woli po prostu. Tak. I po prostu, że On chce się doświadczać. Że to nie zamykajmy tutaj Ducha Świętego w tych ramach, bo On chce działać i On nie ma ram. I pozwólmy Mu działać, tak? Ale żeby to zrobić, no to trzeba zrobić dla Niego miejsce w Kościele. I o Nim mówić, i mówić o Nim, nie tylko mówić, ale potrzeba ludzi, którzy są Nim, którzy mają z Nim relacje i potrafią z tą relacją się dzielić. Bo my z książki wierzę, że dużo osób słyszało o Duchu Świętym, sobie można przeczytać o Duchu Świętym, ale to jest różnica, kiedy osoba wypełniona Duchem Świętym mówi o relacji z Duchem Świętym i modlimy się o Niego, tak? Bo On chce, jakby On przychodzi w miejsca, gdzie jest jakby Jego obecność jest uszanowana, uhonorowana, tak? I wierzę, że no to jest ekstremalnie ważne, jeżeli chcemy być Kościołem, który chce ewangelizować ludzi. Wierzę, że to jest ogromnie, ogromnie ważne w tym nie, od zawsze jest ważne, ale szczególnie w tym czasie, że musimy jako Kościół sobie przypomnieć, o co chodzi w tym naszym Kościele. Nie odklepać tej niedzielnej mszy po prostu i wrócić do domu i sobie zjeść obiad, tylko jednak, żeby tym żyć na co dzień. Żeby tym żyć na co dzień i żeby czynić uczniami. Bo mamy pokazywać swoim życiem, że Bóg istnieje i mamy też głosić w codzienności. I musimy sobie zdać sprawę, że to jest odpowiedzialność każdego chrześcijanina i Kościół jest dla ludzi też poza Kościoła. To jest misja Kościoła, tak? Szerzenie Ewangelii, dobrej nowiny. I bez tej żywej relacji, no to my wtedy sami ledwo co mamy żyć, nie? A co dopiero jeszcze zajmować się innymi ludźmi, nie? No to a propos tych innych ludzi właśnie jeszcze, bo temat relacji już tych takich międzyludzkich, związkowych często, też jest jednym z głównych tematów Twojego podcastu. Czy w tym kontekście wiary umiałabyś wskazać, gdzie są te największe problemy właśnie w budowaniu dzisiaj relacji z Twojej perspektywy? Z mojej perspektywy, nawet w kontekście wiary i nawet szczególnie w kontekście wiary, ogromnym problemem jest absolutna niedojrzałość emocjonalna. Szczególnie nawet wręcz w środowiskach ludzi wierzących, bardzo żywo wierzących, jest taka tendencja do przeduchawiania różnych rzeczy i takie zamiatania pod dywan wielu traum, problemów z komunikacją, w ogóle nie zajmowania się tym, bo ja wierzę, że oczywiście nasz duch jest najważniejszy i nasza relacja z Bogiem jest najważniejsza i On nam pomaga, ale tak samo mamy duszę i ciało. I szczególnie ta dusza jest taką areną, gdzie szatan, on robi wszystko, co chce. We wspólnotach, podziały, kłótnie, wszystko. I ludzie chodzą i po prostu wylewają te swoje rany, obcierają na siebie i jesteśmy we wspólnocie. Nie. To bardzo leży mi na sercu, bo w momencie jakby ja byłam osobą, która doznała ogromnego takiego otrzeźwienia. Ja wpadłam do totalnej otchłani, ale w tej otchłani ja zauważyłam po prostu, że ile ja mam niedojrzałości, jakie ja mam traumy. Ja i Duch Święty przeprowadził mnie przez to, ale ja chodziłam do psychologa, ja czytam książki, ja nadal się ciągle rozwijam. Ja wzięłam odpowiedzialność za to, żeby nie obdzierać swoich traum na innych ludzi. Ale do tego potrzeba narzędzi. I potem mamy relację, Bóg mi powiedział, że jesteś moją żoną. Super, piękne to jest. Piękne to jest, ale weź odpowiedzialność za komunikację w Twoim życiu, weź odpowiedzialność za swoje traumy w Twoim życiu. To jest mega, mega ważne. I widzę coraz więcej właśnie grup, i mega się cieszę, w chrześcijańskich, właśnie w naszym Kościele zajmuję się tym. I jestem mega, mega zadowolona z tego, że tak jest, a nie po prostu takie udawanie, że a nie, nam to nie potrzeba, a nie. Pomodlimy się, wystarczy. Tak, takie w ogóle poznanie, kim ja jestem. Bo ludzie nawet nie wiedzą, kim są i po prostu są w służbie. I ja nie, oczywiście nikt nie jest idealny i zawsze jesteśmy w procesie, ale po prostu na kilometr widać po ludziach ich
problemy, nie? I wierzę, że to nie jest nawet sam taki problem, że ludzie mają problemy. Wiadomo, że każdy ma problemy, ale jest problem taki, że czasami mam wrażenie, że nawet nie widać, gdzie tu jest ta poprzeczka. Że to jest taki problem, że nawet nie dążą, już w ogóle nie dążą do bycia lepszym. Że uważają, że tak ma być, nie? Że to jest okej. Okay. I wierzę, że to nie. To jest problematyczne, bo jakimi jesteśmy w relacji w domu, takie mamy też relacje później, jeżeli chcemy mieć głębokie relacje, bo wiadomo, powierzchownie to możemy być aniołem dla każdego, nie? Tej współpracy z Duchem Świętym życzę Tobie i w tej przestrzeni medialnej, osobistej i każdej rozwojowej. Dziękuję. Życzę Ci wszystkiego dobrego, Klaudia, na każdej tej drodze. Bardzo Ci dziękuję, że udało nam się spotkać i porozmawiać. Dziękuję Ci za zaufanie i Twoją historię. Mamy nadzieję, że Duch Święty, który był podczas tej rozmowy z nami, na pewno nas prowadził. Bardzo Ci dziękuję, Klaudia. Dziękuję.